Dobra, ma tylko śmieszny nos. Masz jedno oko, ty jesteś ciuchcią. Useless! No, a tego mi się też nie mogę kliknąć, bo mi przeszkadza mi z góry. Ej! Bad Dream Coma mi się bardziej podobało. Dzień dobry, cześć, z tej strony Ćwir Ćwiru, to jest Bad Dream Fever, czyli zły sen, gorączka. To jest ta seria gier, którą zaczęliśmy ostatnio. Stwierdziłem, że nie będę grał teraz w śpiączkę znowu, bo przechodzi ten sam tytuł, tylko że na inne rozwiązanie. Chcę sobie odsapnąć chwilkę, ale przerobimy tam pozostałe. To są neutralne, jeszcze do zrobienia i złe, ale teraz przerobimy po prostu inną grę. Od tych samych twórców, w podobnym klimacie prawdopodobnie i nie mam pojęcia, czemu jest tak cicho w menu. No ale dobra, może gdzieś dalej będzie dźwięk, więc jej. Let's go! Słychać coś? Halo? Gra? O, ale to jest chyba nowsza gra. Co było najpierw? Mogę zgasić światło? Nope. Pilot. What the shit? Okej, jest dźwięk przynajmniej, więc jej. Czy to jest mój pokój? Czemu jest zabity dechami? Notatnik mam jakiś. A nie, to pewnie będą przedmioty. Dobra. Stanie wisi na klamce. Co tu się działo i czemu jest jednorożec na łóżku? Dziwne, zboczone rzeczy są w tym pokoju. Dobra, mam jakieś pierdolety pełno. Nic nie mogę. Klucz. Klucz to całkiem spoko rzecz. Skejzy, czaszka chomika. Bardzo fajnie, sympatycznie tu jest. Która jest godzina? Za... która? Pół do 11. Czy to coś powinno mi mówić? Czy coś się wydarza w takiej sytuacji, jak jest pół do 11? Jeszcze telewizor z wideo, ale coś obejrzał na wideo. Ej! Niby coś się dzieje, ale niewiele. Hit. Jednorożec, jestem jego fanem. Dobra, nic więcej nie mogę zrobić. Muszę stąd wyjść. Czy ja mieszkam w garażu, czy od razu po prostu w jakiejś kanciapie takiej skrytce pod schodami jak Harry Potter? Nie wiadomo. Nic tu się nie dzieje. Tam jest zarys budzika, czy mi się wydaje. Hello, hello. Mogę tu coś zrobić. Nie mogę oczywiście. A, mogę wrócić tu. No to super. Nie wiem jak to odbierać. Czy ja już nie? Czy jeszcze nie? Dobra, poszukajmy narzędzi, które mógłbym zrobić, żeby otworzyć tam drzwi. Klej. Super glow. O, właśnie tak o. What the shit? Szukali mnie. No i co, teraz otworzę? Czyli czegoś jeszcze mi brakuje. No dobra, to znajdźmy śrubkę najlepiej jakąś. Hello, hello. Ej, what the fuck? Mogę się pomalować na czarnej, już nic nie będę widział. O, ale sens, bo normalnie mam uczulenie na takie farby. Chcę mi zdradzić jakiś sekret. Faktycznie przestaje cokolwiek widzieć. A czy to jest potrzebne w grze? Well shit, nawet kursora nie ma. Gówna. No dobra, jeśli zrobimy taką i zostawimy tak jak jest, coś gdziekolwiek się zmienia. Tu jest coś dziwnie. Strzałka odpadła. Gra zapisana. Strzałka odpadła, gra zapisana. Co się dzieje teraz? Nie wiadomo. Mogę otworzyć drzwi? Gryź? Nope. W szufladzie dalej nic nie ma. No dobra, ja bym chciał... Co mi to dało, że to odpadło? O! To już nie odpada, bo minął czas i klej złapał. No to tak chciałem zrobić wcześniej. Chwilowo nie radzę przychodzić przez te drzwi. Ten szokujący widok i odrażający zapach. Na samą myśl o tym mam mdłości. Ja mam na sobie maskę, a i tak ciężko mi znieść ten straszny odór. Wszystko ocieka ciemną, lepką mazią, której smród może wywołać wymioty. Ohyda. Powiedziałam do zupełnie obcej osoby zaraz po wyjściu z toalety. Miałam na myśli drzwi wejściowe. Good luck, panowie. Widzisz, na świecie pojawił się zupełnie nowy rodzaj zarazy. Okropny granatowy tusz przepełnił ciała wszystkich mieszkańców miasta. Chyba nikt nie przeżył. Ludzkie ciała rozkładają się i gniją na ulicach. Na razie nie ma na to leku ani szczepionki. Staram się rozpracować tę sytuację. Jeśli chcesz, możesz pomóc mi w powstrzymaniu tego makabrycznego wirusa. Myślę, że razem mielibyśmy zdecydowanie większe szanse na przetrwanie. Nie możesz jednak wyjść na zewnątrz bez przygotowania. Przeszukaj dokładnie mój pokój. Na pewno znajdziesz tam przydatne przedmioty. A co do ubikacji, tam co także nie radzę wchodzić. Fu, jesteś obleśna trochę. Łącząc siły mamy zdecydowanie większe szanse na powstrzymanie zarazy. Ja zgłaszam się jako ochotniczka na stanowisko mózgu operacji. Ty będziesz moim wysłannikiem w terenie. Nie mogę cię jednak wypuścić na misję bez odpowiedniego przygotowania. Myślę, że w moim pokoju na pewno znajdziemy coś, co okaże się przydatne. Dobra, to wróćmy do pokoju. Cześć. Ups, wybacz ten bałagan. No ale nie ma tego złego. Przynajmniej niemal wszystko leży na widoku. Na pewno jest tu coś, co może się nam przydać. Jednorożec. Ej, żebym musiała zadawać się z pluszakiem. Jest równie małomówny co ludzie na zewnątrz, jednak zdecydowanie lepiej pachnie. Okej, ta czaszka. Niestety musisz przyzwyczaić się do widoku śmierci. Trupy na zewnątrz mają na sobie dużo gnijącego, śmierdzącego mięsa. Co gorsze, oczekają obleśnym tuszem. W porównaniu z nimi ta czaszka wygląda całkiem przyzwoicie. Tak sobie leży niewinnie na poduszce, jakby czytała książkę. Zresztą nieważne. Klikaj na obiekty, które chociaż w małym stopniu mogą mieć jakiś sens. Szukamy czegoś, co przyda ci się na zewnątrz. Dobra, telefon. Świetnie, krótkofalówka zagwarantuje nam stałe źródło kontaktu. Słuchając moich wskazówek, poradzisz sobie ze wszystkimi przeciwnościami, jakie napotkasz podczas swoich przygód. Wystarczy, że wsadzisz baterię i przetestujemy sprzęt. Ja pójdę poszukać drugiej krótkofalówki. Wydaje mi się, że widziałam ją gdzieś w warsztacie. Nara, ta nara. Ja widziałem tu baterię. Baterię numeru 1. Jedna. Czy już mogę... A, to jedna bateria, tylko spoko. Krótkofalówkę mamy. Jej. Stanik nam się nie przyda, chociaż... Nie, same trupy bez sensu. Kubek kawy nam się też nie przyda. I co to? Wszystko. Więcej tu nie ma. Co za poza? Wystąpił problem. Znalazłam drugą krótkofalówkę, ale niestety nie działa. Sprawdziłabym, co z nią nie tak, ale niedawno nałożyłam krem na dłonie. Możesz się tym zająć? No, a mam wyjście. Wygląda na to, że trzeba odkręcić śrubki w pokrywce. No dobra. Odkręcony. Naprawiony? Już te kable, pamiętam, chyba zeszłe stulecie niemal rozpadły ci się w dłoni. Nic dziwnego, że krótkofalówka nie mogła złapać połączenia. Najwyższa pora zastąpić je nowymi. Zapasowe kable znajdują się w jednym z kartonów. Nie pamiętam jedynie w którym. O, głupio, i tak będę musiał zaglądać wszędzie, głupio. Kabel. Wydaje mi się, że właśnie w tym pudle mam kable. O, tarę. Co za dźwięk? Pająki! Zrób coś z nimi. Co z nimi zrobić? Mogę już szprejować. A! Pani po mnie pająk! Weź idź się, w cholerę. O! Jakim cudem pudło tych rozmiarów pomieściło taką ilość stworzeń? Że też ze wszystkich istot, które przetrwały zarazem, musiały to być akurat pająki. Chociaż są jeszcze zainfekowane szczury, zmutowane krokodyle, krwiożerce, sępowate ptaki. Właściwie to przetrwało wiele gatunków. Aktualny ekosystem sprzyja rozwojowi przeróżnych padlinożerców. To dość ekscytujące do obserwacji. Pewnie nie możesz się już doczekać, żeby wyjść na zewnątrz i zobaczyć to na własne oczy. Naprawmy krótkofalówkę i możesz wyruszać. No, super. Tak mnie teraz tam ciągnie, że kino. Dobra, kabelek. Ej, to ten kabelek? Jest kabelek, idealnie. Klej. O, wszystko pięknie działa. Skręcamy i naprawione. Proszę. Świetnie, udało ci się. Wreszcie jesteś gotowy, żeby wyjść na zewnątrz. Ej, zabrała mi śrubokręt. Zdziera. Na razie czas się pożegnać. Skontaktuj się ze mną, jak będziesz na zewnątrz. Może się skontaktuję, może nie. Do kibla dalej mnie nie wpuścisz, ale upierdliwie. Uważaj na siebie. Sama na siebie uważaj. Już głupią maskę. Okej. Zaś jesteśmy w jakimś zrujnowanym miejscu. Rewelacja. Butelka wody, ale pewnie wody tak naprawdę. Ech. Jesteś poza moją kryjówką kilka minut, a ja już straciłem cierpliwość do zgadywania, na co klikasz. Brzękanie i postukiwanie nie mówi mi za dużo. Musimy sprawić, żebym mogła obserwować twoje poczynanie. Tylko w ten sposób będę mogła być użyteczna. No i niby jak chcesz to robić, baby? O! No one nie mogą spaść czy coś? Nie przydadzą mi się rękawiczki? Dobra, zwijamy stąd. O, to ten tłuszcz, tak? Przystanek autobusowy. Hello, hello. Halo. Ach, to ty. Fajnie, że dzwonisz, jednak następnym razem użyj po prostu swojej krótkofalówki. Doskonale cię przez nią słyszę. Nie mam pojęcia, na co właśnie kliknąłeś. Beznadzieja polega jedynie na słuchu. O, jest kamera. Kamera mogłaby się okazać pomocna. Dzięki niej widziałabym, co robisz. W końcu co dwie głowy to nie jedna. Musisz jednak uważać na ten okropny tusz. Kilka kropel na skórze i będzie po tobie. Poszukaj czegoś, czym można dosięgnąć kamerę bez narażania swojego zdrowia. What? Myślałem, że to będzie wyglądać jakoś obleśnie, a to jest po prostu gościu pomazany długopisem. O, oh no, wkurwione zabawki. Tuż. O, oh no, na tuż lepiej uważać. Przestań. Jezu, ale schiza. O! Mogę jakąś zębatkę zabrać tam? Cośkolwiek? Nie. Nic nie mogę zapalić. Lampę, samoloty, sroty. Oczywiście zamknięte. Światło zapaliłem jej. Jej. No i nic tu nie ma innego, co mógłbym zabrać, żeby sięgnąć. O, jest! A jej brakuje ręki. Dobra, to szukamy ręki. Ten dzieciak nie ma rąk. Ten mi się smutny. Nie ma tu żadnych rąk. Głupia gra. Nie mogę tego rozlać jakoś, żeby jej pomalować? A mogę gdzieś przejść? Kolwiek? Jeszcze? Okej, tego nie dotykamy. Fakie mnie. O, ty masz ręce, daj mi je. Z tego nic nie mogę zabrać. Te zabawki nie mają nic. Ma tylko śmieszny nos. Masz jedno oko, ty jesteś ciufcią. Useless! No, a tego mi się też nie mogę kliknąć, bo mi przeszkadza mi z góry. Ej! Bad Dream Coma mi się bardziej podobało. Żeby sprawić, żeby... O, haha! Zdaje mi się, że znalazłeś mapę. Pozwoli ci ona na swobodne przemieszczanie się pomiędzy lokacjami. Jeśli zapomnisz czegoś wziąć lub zrobić, zawsze możesz wrócić do poprzedniego miejsca. Luzerze. Mam mapę. Co teraz? No dobra. A jak się dostać do mapy? Pamiętasz, jak ci mówiłam o zainfekowanych szczurach i zmutowanych krokodylach panoszących się po mieście? Zgadnij, gdzie one mieszkają. Jeśli nie chcesz ich zbudzić, to przestań walić w tę pokrywę. Okej. Groza awantura. Jak kurde sięgnąć? Srany tuż. No dobra, a where is mapa? O, mogę iść tu. A tu już byłem. Where shit. To ja nie wiedziałem, że mogę sobie tak przejść, po prostu zamykając te drzwi. Pięknie, mamy kamerę. Znakomicie, ale jest zepsuta. Spróbuj włączyć kamerę. Coś jest nie tak. W dalszym ciągu nie widzę twoich poczynań. Kamera musi być niesprawna. Albo nie wiesz, jak ją włączyć. Chodź do mojego warsztatu, sprawdzimy, co jest nie tak. A gdzie jest warsztat? Gdzie jest warsztat? Gro. O! Czyli tak wchodzę do mapy. Rozumiem, że to jest nie wiadomo co. To jest ten jej dom. No okej. Jesteśmy w warsztacie. Napraw kamerę, babe. Miło widzieć, że udało ci się pozostać przy życiu. To dobry znak. Chyba dla ciebie. Podaj mi swoje znalezisko. Masz. Zobaczmy. W odróżnieniu od krótkofalówki przewody działają poprawnie. Części wyglądają na sprawne. To dziwne, na pozór wszystko jest w porządku. Sądzę, że trzeba umieścić w niej coś w rodzaju nośnika danych. Jestem prawie pewna, że widziałam coś takiego u siebie w domu. Pomożesz mi szukać? Ja przeszukam biurko, przy którym siedzę. Co za leniwa szuja. Terę. Sukces! Możemy przejść do naszego głównego zadania. Pierwszym krokiem w odnalezieniu lekarstwa będzie przebadanie zakażonej próbki krwi. Taka analiza dostarczy wielu przydatnych informacji. Obawiam się jednak, że musisz nieco zmienić swoją garderobę. Zbliżenie się do tuszu bez odpowiedniej ochrony jest bardzo niebezpieczne. Nie znajdziesz tutaj kombinezonu ochronnego, ale prowizoryczna ochrona taka jak maska i rękawiczki wystarczą. Dodatkowo będziesz potrzebował jakiejś czystej strzykawki. Świat jest pełen nieboszczyków, jednak nie każde ciało nada się nadawcy. Niektórzy leżą tam od bardzo dawna, a my potrzebujemy stosunkowo świeżej próbki. Zgnięcie pierwszego lepszego trupa to zdecydowanie za mało. Im krócej ktoś gnił na słońcu, tym lepiej. Znajdź sobie jakąś maskę i rękawice, potem pobierz dla mnie próbkę zakażonej krwi. Pamiętaj o zachowaniu ostrożności. Nie chciałabym, żeby najświeższy trup w okolicy okazał się tobą. Naprawdę tak wyglądam? Ta kamera najwyraźniej mnie pogrubia. Sama już nie wiem, może czas przyjść na dietę? Wyłącz już ten monitor. Kamera dodaje mi co najmniej 5 kg. Dobra, rewelacja. Skarpety? Moje wczorajsze skarpetki to raczej słaba ochrona. W żadnym wypadku nie polecam używać ich jako maski. No tak. Szpilek też nie ubierzemy. Stąd mogę coś zabrać? Dobra. Bajo jednorożcu, jednak nic stąd nie mogę zabrać. O, kibelek. O, maseczka ochronna. Twoja twarz jest już bezpieczna, teraz trzeba zatroszczyć się o dłonie. No to ja wiem, gdzie dłonie zabezpieczą, tylko chcę się rozejrzeć. Czy to jest coś fajnego jeszcze w kibelku? Przestań przestawiać rzeczy w mojej łazience. Każdemu należy trochę prywatności. Wracaj do swojego zadania i nie klikaj na wszystko bez powodu. Weź, bujaj się. Będę chciał, to sobie będę klikał. Klek, klek, klek. Buntownik z wyboru. Zaraz odkręcę jej wodę. Będzie miała ogromne rachunki. Dobra, nic nie ma ciekawego tak naprawdę. O, dwie rzeczy się odkryły, które mogą być iść gdzieś tam do nich. Dają się jeszcze rękawiczki. Musimy wykorzystać te rękawiczki, innych raczej nie znajdziemy. Niestety wiszą zdecydowanie za wysoko. Nie jesteś w stanie ich dosięgnąć, nawet jak staniesz na czubkach palców. Potrzebujemy jakiegoś sprytnego planu. ATF, wziąłem kamień. No i spoko. Terę. Nie ma szału, ale nie powinno być źle. Taka ochrona zapewni ci względne bezpieczeństwo. Możesz skupić się na zrealizowaniu drugiej części zadania. Zdobądź próbkę zainfekowanej krwi i dostarcz ją do mojego warsztatu. No dobra. What the fuck, jesteś ty? Zniknęło ciało. Jakiś cyborg. To było dziwne. Halo, halo, słyszysz mnie? Coś się stało? Na chwilę straciłam łączność. Mam nadzieję, że to tylko chwilowy problem. Dobra, idziemy do ratusza albo szkoły, czy do parku? Do parku najpierw idziemy. W parku zawsze spoko. Jest jakiś pomazany dziadek. Nigdy wcześniej nie widziałam tutaj tego człowieka, a właściwie to jego ciała. Musiał umrzeć całkiem niedawno, co czyni go świetnym obiektem do pobrania krwi. Potrzebujemy próbki właśnie od kogoś takiego. Pobierz temu nieszczęśnikowi krew i przynieś ją do mnie. Zachowaj jednak przy tym szacunek. Nikt nie zasługuje na taki los. No dobra, ale nie mam szczykawki, nie? Więc problem. Trochę, nie uważasz? Założ się, że na dnie tej studni znajduje się pełno monet. Ech, naiwna wiara ludzi w zabobony. Tak czy siak, gdybyś w przyszłości potrzebował trochę dodatkowego grosza, to wiesz, gdzie szukać. No i spoko. Fu, sardynki. Ktoś miał romantyczną kolację, tylko że wcale nie jest tak romantycznie, bo już jest... What the fuck? To mógłbyś się tak z dupy nie pojawiać? Oceniłbym naprawdę. No shit. Wszystko pourywane i popsute. Co to są? Ten staw jest bardzo zanieczyszczony, była w nim pełno śmieci. Ciekawe, jakie tajemnice skrywają się na jego dnie. Tu są farbki z rarki. Tu jest oko. I tyle z fajnych rzeczy, co mogę tutaj zrobić chyba. Aha. No to co, jednak idziemy do ratusza. Nie, to jest szkoła. A co w plecaku jest? Nic. Tu są najwyraźniej ofiara tuszu. Ciekawe, kim była ta kobieta. Może to nauczycielka albo matka któregoś z uczniów. Tego się już nie dowiemy. Bynajmniej nie miała zbyt wiele szczęścia. Potrzebujemy próbki krwi od jednej z takich osób. Nie sądzę jednak, że ta jest odpowiednia. Wygląda, jakby leżała tutaj już bardzo długo. Skompletuj niezbędny sprzęt i poszukaj odpowiedniego dawcy. Zamknięte. Ten zegar nie działa już od bardzo dawna. Wyjątkowo to nie ty go zepsułeś. Wypomina mi głupi budzik. O, tu jest jakiś trup. Ten młody chłopak umarł z papierosem w ustach, choć to nie nałóg był winny jego śmierci. Nie wydaje mi się jednak, aby nałogowypalacz był odpowiednim dawcą krwi. Poszukaj odpowiedniego sprzętu oraz innego ciała. Zepsute resztki jedzenia, stare opakowanie i zużyte wyposażenie. Wszystko zgniłe, zbutwiałe i rozkładające się. Nawet nie chcę wyobrazić sobie tego smrodu. Nikt nie opróżniał tych kontenerów od bardzo dawna. Istny raj dla szczurów. Dla nas nie ma tu nic ciekawego. No jakiś rysuneczek. Mamy szczęście, wreszcie okno pozbawione krat i desek. To bardzo dobra okazja, żeby dostać się do środka budynku. Szkoda tylko, że okno jest tak wysoko. No i co mam teraz począć? To pudło wygląda dziwnie znajomo. Dobrze, że z tego nie wychodzą pająki. Przydałaby się, rozumiem, drabina. Te studzienki są chyba wszędzie. To miasto ma bardzo dobry system kanalizacji, a tym samym podziemnych przejść. No dobra, ale... holy shit. Drabienę mnie daj. Drabienę. Nie ma tu drabiny. Wtedy także zabili drzwi oknami i deskami. I okna deskami. Jak widać, nie był to jedynie mój pomysł. No, ale drabiny żadnej nie ma, niestety, więc... Też się stąd zwijam? Ej, ale drabina jest... tu gdzieś powinna być drabina, nie? Na tej budowie zasranej jest. Mogę wziąć? Mogę. Hej. No i bardzo fajnie. Pyk, do szkoły, po szczekawkę, a później do parku. Co prawda udało ci się wspiąć na poziom okna, ale jest ono zamknięte. To dopiero niespodzianka. Klamki znajdują się od środka, więc raczej nikt nam nie otworzy. Nie możemy liczyć, że został tam ktoś żywy. Na szczęście znam jedną prostą sztuczkę. Będziesz potrzebował do niej kamienia. Daj kamienia. Fuck me, znowu muszę wracać tam na budowę i grzebać w piasku. Trochę upierdliwe, że trzeba tak słuchać w tym z powrotem. Mam kamień. Adzia! Idziemy. Jesteśmy w kiblu. G is stupid. Tu leży trup. Pomaziane są strzykawki. Brudna strzykawka. Fuck. Bądź ostrożny, nie okuś się tą igłą. Jest bardzo brudna. W tym stanie może zanieczyszczyć próbkę i wpłynąć na wynik badania. Musisz znaleźć sposób na oczyszczenie tej strzykawki. Mogę w kranie? Nie radzę korzystać z tych kranów. Zamiast wody poleci pewnie cuchną coś nam. Nie potrzebujemy tutaj jeszcze więcej brudu. Kademet. Dobra. W kiblu mogę to myć? Lub... Nic więcej takiego tutaj nie ma. Chyba prześladuje nas pech. Tyle wysiłku, a znów trafiliśmy na ślepy zaułek. Lepiej nie podchodzić zbyt blisko tych drzwi. Tuż totalnie uniemożliwił przejście dalej. Ej, tam butelka z budowy mi pomoże zdezynfekować tę strzykawkę. To jest świetny plan. Hello, hello. I super. No i można. Teraz wracamy do parku. Jej. Easy peasy, lemon squeezy. Mogę cię wydziabnąć? Chyba... No nie wiem. Szkawka jest... O, mogę. Już nie mogę się doczekać tajemnic, które zdradzi nam ta próbka. Mam nadzieję, że wreszcie coś się wyjaśni, a twoje wysiłki nie pójdą na marne. Przynieś ją do mojego warsztatu. Czekam. No dobra, zaraz będę. Masz. Dobrze, że zdobyłeś już krew. Tyle powinno wystarczyć. Muszę się teraz skupić na badaniach. Najlepiej, żeby nic mi nie przeszkodziło. Nie lubię odrywać się od pracy. To pewnie trochę potrwa. Może rozejrzysz się w tym czasie po okolicy. Nie szukamy nic konkretnego. Po prostu udaj się na mały patrol. Niech no spojrzę na twoją mapę. Odkryjemy tutaj ten teren? O wow, ta mapa powinna leżeć w antykwariacie. Albo w śmietniku. Ale przyjrzyjmy się dokładniej. Ciemne plamy zasłoniły część miejsc. W dodatku niektóre fragmenty są oderwane. Nic dziwnego, że nie mogłeś trafić do wszystkich lokacji. Co naprawi mi to? Musisz zrobić coś ze swoją mapą. Jest w beznadziejnym stanie. Może uda się chociaż usunąć te plamy. Spróbuj użyć jakiegoś środka czyszczącego z mojej łazienki. Mam ich pod dostatkiem. Okej. Czy to będzie ten środek czyszczący? Jedna butelka powinna ci wystarczyć. Używaj tego detergentu mądrze. Środki czystości są na wagę złota. Okej. Jak mam niby je użyć? Nie wiem, zagadać. Muszę się teraz zająć badaniem krwi, to z pewnością będzie czasochłonna, nie mogę nic przeoczyć. Liczę, że wyniki będą warte każdej poświęconej minuty. Wolałabym, żebyś już poszedł. Chcę jak najszybciej zabrać się do pracy. No dobra. Ale ja chciałem tą mapę wyczyścić. Nie mam gdzie? Nie mogę? A, teraz mogę. Psik, psik. Cool. Idziemy do rynku. Jej. Piąty, zamknięte. O, trup. Ciuchy dla mnie? Nie, też zamknięte są. A co tu jest? O, lody! Lody dla chłody. Lody, lody, lody. Je, je, je. Tu jest jakiś trup. I dziwnie poruszające się pomieszczenie ogólnie. Wstrząsy w tej lokacji są tak duże, że aż przewróciła się filiżanka. Gdybyś znalazł coś chłodnego, to mógłbyś posprzątać ten bałagan. O, monetę mam. Jej. Mogę wrzucić do studni pewnie. Spoko. Miejmy nadzieję, że kabel, na którym wisi żyrandol, jest wytrzymały. To pomieszczenie zachowuje się dziwnie. Johnny B. 2 plus 2, 4. 7 minus 1, 6. 2 razy 4, 10. Co? Nieprawda. 8. 10 przez 0, 1. To jest źle. Johnny B dostanie dwóje. Ewidentnie. Okej, okej. Coś chłodnego. Kolejna ślepa uliczka, dalej nie przejdziemy. To naprawdę bardzo dziwne. Ulica kończy się tak, jakby świat był dosłownie urwany. No tak, no bo mapę mam urwaną. Coś chłonnego. Lodów nie mogę zrobić, ani nic z tym takiego. O, gazetę mam. Dziwny nagłówek. Potwór w jeziorze. Potwór z jeziora. Pewnie ma przyciągnąć uwagę i zachęcić do zakupu gazety. I z drugiej strony, może tym razem dziennikarza nie poniosła wyobraźni i coś faktycznie ukrywa się w tym jeziorze. No ciekawe, nie mogę wziąć tej gazety, żeby wyczyć tej kawy zasranej. Dobra, sprawdźmy to jezioro. A, tu nic nie mogę zrobić kompletnie. Kontaktuj się ze mną, gdy odkryjesz coś nowego i ciekawego. Potrzebuję czasu i spokoju, żeby dokładnie przebadać dostarczoną przez ciebie próbkę krwi. Byłabym wdzięczna, gdybyś nie odrywał mnie od pracy. No to weź, buję się. Tu brakuje jednego koloru. No tak, tam nic nie ma takiego. Trochę sraczka. Aha, nie mogę teraz iść do domu tam, bo ona tam pracuje. To ma sens. Tak, nawet nie chcę mi się tego czytać, że jęczysz. X, ciekawe co tam jest za kopa. Ej, może mogę użyć łopaty? Kamień mam znowu. Czyli tych kamieni mogę brać od cholery. O, może coś tutaj mogę zabrać, jakąś szmatkę. Spokojnie, czas do czasu zerkam na monitor i śledzę twoje poczynania. Jeśli zobaczę coś, co uznam zawarte z komentowania, to na pewno się odezwę. Nie musisz wywoływać mnie co chwilę do krótkofalówki. No i dobra. Nic tu takiego nie ma, co można powycierać. No, do szkoły też chyba bez sensu. Tu pozamykane. Tu pozamykane. Tu się wszystko częsie. Nie wiem, czy na to wycierać. Naprawdę nie wiem. Wziąłem tą serwetkę, ale nie mogę jej wyciągnąć. Johnny B. O! Tak, wiem, jesteś zajęta badaniem krwi, bla bla. O co chodzi z tym pokojem? Czyli coś się zesrało. Chyba jednak muszę się wrócić do szkoły. Może w plecaku coś znajdę. Wiesz, kursor do zwykłej rozmówki wygląda inaczej jak ten do ważnych tematów. Nie mówię, że nie chcę z tobą rozmawiać. Proszę jedynie, byś ograniczył konsultację ze mną do obiektów znajdujących się w nowych lokacjach. Jestem pochłonięta badaniem zakażonej krwi i potrzebuję do tego spokoju. Nie, nic tu nie ma w tym plecaku jednak. Cholera. Z tych rzeczy nie mogę nic zabrać. O, ma zapalniczkę. Weźmy ją jakoś. O-o! Nie mogę mu zabrać tej zapalniczki. No bzdura. O! Prowadzę warsztat, nie laboratorium. Badanie próbki jest dostatecznie trudne, bez bla bla. Chciałem papier wziąć po prostu, ziomek. Żeby powycierać tamten syf. O! Ten silny środek czyszczący z łatwością powinien poradzić sobie z taką ilością tuszu. Poszukaj czegoś do starcia tej piany. Można? Wow, dostaliśmy się do szkoły. Cool. Dzień, dzień. Czy któreś z szafek się otwiera? O! Uczniowie trzymają w szafkach różne śmieci. Ale ta figurka jest wyjątkowo specyficzna. W dodatku chyba nie do końca kompletna. Wygląda, jakby brakowało jej ręki. No ciekawe. Ta figurka mi się kojarzy z... Bad Dream Coma. I jakoś dziwnie to wszystko wygląda. Pewnie to wina złego światła albo specyficznego wystroju. Nie znam się na tym, nie jestem artystką, a zresztą to nie nasza sprawa, wracajmy do pracy. Nie ma sensu analizować. W sensie to rysunki są coraz prostsze. Nie jest wycieniowane chyba, tak? Wygląda na to, że nie tylko ja obserwuję twoje poczynania. Jeszcze zrobię się zazdrosna. Okej. Ciutko, ciutko. Ech, jak zwykle zamknięte. Na szczęście widziałam klucz. Był nim kamień. Jak mam kamień? A, tak. O, ciemność widzę. Ciemność widzę. Coś rozwalił? O! Ech, ale tutaj nadmione. Dobrze, że wybiłeś okno w drzwiach, przynajmniej się przewietrzy. Zdaje się, że głównym zajęciem woźnego było przesiadywanie w kanciapie i palenie papierosów. Doskonały przykład dla uczniów. Skoro taki znikoleń, to pewnie w ogóle nie obraziłby się, jakbyśmy pożyczyli kilka rzeczy. Widzisz tę skrzynkę na regale? Sprawdź proszę jej zawartość. Gdzie? Ta, okej. Pusta. Może wyświadczysz mi małą przysługę i rozejrzysz się po tym pomieszczeniu. W moim warsztacie przydałoby się trochę dodatkowego wyposażenia. Narzędzia, których potrzebuję, to młotek, śrubokręt, łom, kombinerki, klucz i dłuto. Zatrzymaj sobie skrzynkę, nie będziesz musiał nosić wszystkiego po kieszeniach. Ja wracam do swojej pracy, do usłyszenia później. Proste łom. Coś tam jeszcze wziąłem. Obcążki. Śrubokręt pewnie. Czy to już wszystko? Ha! Przewróciłem krzesło po prostu sobie tego. Te kartony wcale nie są takie ciężkie, na jakie wyglądają. Bez większego problemu możesz przestawić je w inne miejsce. Ustaw je gdzieś z boku, nie mogą plątać się pod nogami. Kto wie, co kryje się w tym bałaganie. Pewnie nawet sam woźny nie pamięta, co pod nimi schował. Dobra. Mogę je gdzieś położyć tu? Szczur! Ej, jak przystawić te rzeczy? Mogę to wsadzić tu, na przykład? O! O! piła, super. Piła jest za duża, żeby zmieścić się do skrzynki z narzędziami. Zwiedzanie miasta z rękami zajętymi złomem to nie jest najlepszy pomysł. Możliwe, że przyda ci się do czegoś w tym pokoju, jednak nie musisz nosić wszystkiego w plecaku. Czasem łatwiej wziąć narzędzie do ręki, użyć go i odłożyć na miejsce. Wiem, przełomowe odkrycie. No dobra, ale co ja tu mam przepiłować tak naprawdę? Czy to już wszystkie narzędzia są? No to już zabrałem. Wydaje mi się, że tu coś mogę przepiłować. I no co? O. Co ja tym mogę? A, młotek, no tak. Super. Teraz już mi się wydaje, że to wszystko. Komplet podstawowych narzędzi niezbędnych w każdym warsztacie. Czyli mam już wszystkie narzędzia. Dzięki za pomoc z narzędziami. Muszę przyznać, że... Alarm. Co teraz? Muszę poprosić cię o jak najszybsze skierowanie się do wyjścia. Wszystko będzie dobrze. Po prostu opuść już tę lokację. O kurde. O, oko. Zamalowali mi tuszem wszystko. Co mam teraz uczynić? I tej figurki już nie mogę zrobić. A, ej! Śledzi i mnie... O, cichutko. Trochę nie za dobrze, bo to światełko tak powoli tutaj zmierza, nie? Aha! O, ty cyboru znowu gubi. Jak zamykam oka wszystkie, to wtedy mogę wyjść i uciekać. O, shitę. Jakaś siska się tu odwaliła. Co się tam właściwie stało? Dobrze, że uciekłeś. Cokolwiek to było, wyglądało na bardzo niebezpieczne. Radzę ci unikać tego miejsca. Przynajmniej na razie. God damn it. Czy tu się coś zmieniło? Tak, mam łopatę. Mogę otwierać sobie drzwi. Stary wykałek metalu zakończył swój żywot. Odszedł chwale, pozostał na służbie do ostatniej chwili. Pozwól mu na zasłużony odpoczynek. Poradzisz sobie bez niego. No i spoko. Wchodzę do jakiejś kamienicy. Zamknięte wszystko. Tu też pozamykane. Kot. Kolejna droga odcięta przez tusz. Dlaczego poruszenie się po wymarłym mieście musi być takie trudne? Ja wiem, jaki to ma być kod. Kto mi zdradzi ten sekret? 1. Pod wycieraczką też nic nie ma. Bieda. Tu się nic nie zmieniło. Tu dalej nie mam czym powycierać. Nie mam też długopisu, żeby poprawić te błędy. Jaki kod? O! Mechanizm zaciął się ze starości. Pewnie wystarczy go naoliwić. A ja wiem, jak go naoliwić. Patrzcie to, pato. Thank you. To tu? Tu. No i super. I naoliwione. Co nie zmienia faktu, że nie znam kodów. Ale gówno. Dobra, szkoda na to czasu. Powiem ci, jaki jest kod. Właściwa kombinacja to młotek, trochę siły fizycznej i odrobina frustracji. Nie ma za co. Fajne rozwiązanie. Co to? Dziwne urządzenie. Ma wlot na monetę, ale nie wygląda na maszynę do łapania pruszaków, ani tym bardziej na automat z przekąskami. To raczej element jakiejś większej konstrukcji. Po co ktoś trzymał to w piwnicy? No nie wiadomo. Jest czosnek, są pająki i pajęczyny. Ok, mogę światło zapalić. Ziemniaki. O. Muszę podkładać rzeczy. Spoko. A tu są pająki, więc nie mogę, tak? O. Lorem ipsal dolors jamy da ble. Ej, tu miałem coś i zniknęło. Czy mi się wydaje? Udało mi się? A ja poszedłem na skróty. No i co? Co teraz? że rozwiązałem ów labirynt. Światło. Ostatnio wykurzyłem je szprejem. Teraz jak je wykurzę? Nie wykurzę wcale. No nie cholery, nie wiem co tutaj dalej mogę zrobić. Akurat w tym przypadku nie wiem. Tutaj zamknięte, tu już... No zagadkach, proszę Państwa. Ale wydaje mi się, że kolejne zagadki, co, jak dalej, gdzie w tej piwnicy robić. Chociaż tu coś się pojawiło innego? Krok? Chyba nie. No dobra. To jest Bad Dream Fever, czyli gorączka. Na dzisiaj kończymy. Dalej będziemy rozwiązywać to w kolejnym odcinku. Jak się podobało, to lajkujcie, Państwo subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczacie dzwoneczek, że wiecie, coś wrzucam. I łyżeczki, babadki. Już się kończy droga, zabij go! Strzelaj, cholero! Nie, nie wierzę. Yes!